święta Eulalia, której tu historię męczeństwa podajemy, podobnież jak święta Eufrozyna, której wczoraj żywot przypadał, jedną z tych świętych jest, w której życiu nie każdy szczegół służyć może za przykład do naśladowania dla wszystkich. Jak to bowiem niżej obaczymy, powodowana w tym szczególnym natchnieniem Ducha Świętego, sama wydała się na męczeństwo w ręce katów i z przedziwnym męstwem wzywała ich, aby ją jak najsrożej dręczyli. Tego zaś, wyjąwszy wyraźne i niewątpliwe natchnienie Boże, nikomu bez zuchwalstwa czynić się nie godzi. Każdy chrześcijanin powinien, wsparty łaską, której Pan Bóg nikomu nie odmawia z tych, których na tę próbę wystawia, być gotowym ponieść śmierć raczej, aniżeli wyrzec się Chrystusa. Lecz samemu bez konieczności narażać się na to, byłoby to zuchwałą zarozumiałością, która ściągnąć by na siebie mogła karę w ujęciu właśnie potrzebnej w takim razie łaski wytrwałości. Niezmiernie rzadki wyjątek stanowią te dusze, które natchnione do tego przez Boga odważają się na ten krok, tak dla drugich niebezpieczny. Z tej to właśnie dziczby była nasza święta. Przyszła na świat w połowie IV wieku w Hiszpanii w mieście Barcelonie z rodziców do szlachty tego kraju należących i gorliwych chrześcijan. Wychowana w wielkiej pobożności, słysząc o palmach zwycięskich, jakie za jej czasów wielu mężnych wyznawców zdobywało, ponosząc śmierć męczeńską za wiarę świętą i sama roiła o tym jako największym szczęściu, które ją mogło spotkać na ziemi i gorąco się modliło, błagając Pana Boga, aby ją do tej najwyższej łaski usposobić raczył. Miała lat 14, gdy przybył na wielkorządce do Barcelony, głośny już wtedy prześladowca chrześcijan imieniem Dacjan. Działo się to za panowania cesarzów Dioklecjana i Maksymina, którzy go tam wysłali, aby na całym zachodzie, jeśli by to być mogło, wytępić wiarę, niczego nie szczędząc, byle celu tego dopiąć. Jakoż skoro się tam pojawił, rozpoczęło się jedno z najokrutniejszych prześladowań wiernych. Więził ich gromadami i mordował setkami, po zadaniu im męczarni z najzawziętszym okrucieństwem obmyślanych. Wszyscy chrześcijanie, w największym zostając przerażeniu, kryli się gdzie mogli. Możniejszy uchodzili z miasta, w którym największe każdemu groziło niebezpieczeństwo. Tak uczynił i ojciec świętej Eulalii. Udał się o mil kilka od Barcelony do majątności, jaką posiadał w górach i tam się z córką swoją ukrył. Obawiał się o nią tym bardziej, iż tyran szczególnie poszukiwał osób słynących z wielkiej pobożności, jaką właśnie była Eulalia, i drżał na myśl, iż urodziwa jej powierzchowność, którą się w całym mieście odznaczała, mogła ją przed rozpustnym poganinem na jeszcze większe niż śmierć sama narazić niebezpieczeństwo. Lecz Eulalię nie miało to pozbawić korony męczeńskiej, której od dawna jedynie pragnęła. Razu pewnego, gdy do miejsca, gdzie się znajdowała, doszły były wieści, że Dacjan z większą jeszcze niż dotąd wściekłością katował chrześcijan, którzy w ręce jego wpadli, Eulalia wyszła potajemnie z domu rodzicielskiego, udała się do miasta i tam, prosto idąc na plac, gdzie tyran sądy odprawiał, stanąwszy przed nim tak wobec licznie zgromadzonego ludu, przemówiła: jak śmiesz, Dacjanie, barbarzyńsko rozlewać krew chrześcijan i zmuszać wyznawców Jezusa Chrystusa do oddawania czci fałszywym bogom? Jeden tylko jest Bóg prawdziwy, którego cesarze Dioklecjan i Maksymin, równie jak ty sam i wszyscy ludzie, czcić są obowiązani. Będąc człowiekiem stworzonym przez tego Boga, jak ośmielasz się obrażać Twego Stwórcę Wszechmocnego? Zdumiony na to Dacjan: ktoś ty jest, powiedział do niej, która znowu odważasz się tak ubliżające wyrazy miotać przeciwko majestatowi cesarzów i uwłaczać uszanowaniu jego urzędnikom należnemu? Nazywam się Eulalia, odrzekła święta, jestem służebnicą Jezusa Chrystusa, któremu jedynie, a nie pogańskim bałwanom należy się cześć boska. Wtedy Dacjan kazał Eulalię okrutnie ubiczować, potem do więzienia wtrącić. Gdy ją srodze katowano, z obliczem, na którym malowała się najwyższa radość, wołała do katów: nie czuję wcale mąk, które mi zadajecie, gdyż Bóg mój jest ze mną. Sędzia, zdziwiony tą nadprzyrodzoną siłą w młodej dziewicy, a w złości swojej niekładący miary, kazał ją rozciągnąć na rusztowaniu i szarpać żelaznymi hakami. Następnie zapalone pochodnie przyłożono jej do boków, a potem tarzano ją w palącym się wapnie. A gdy z tych wszystkich katuszy wychodziła i na ciele silna, i na duszy coraz mężniejsza i swobodniejsza, Dacjan kazał lać na jej głowę olej wrzący, a w nozdrza ołów roztopiony, zmieszany z gorczycą i octem. Na koniec, kiedy i to wszystko dobić jej nie mogło, kaci położyli ją na ziemi i kawałkami potłuczonych naczyń glinianych drapali ją po ranach, do ucz świece palące się przykładając. Wśród tego wszystkiego święta wydawała się najswobodniejszą i donośnym głosem chwaliła Pana Boga, który nowym cudem chciał okrutnych pogan opamiętać. Od ognia bowiem użytego do męczenia Eulalii zajęło się odzienie katów, którzy w mgnieniu oka w popiół zamienieni zostali. Lecz i to zatrwałości ich barbarzyństwa Dacjana nie zmieniło, który, chcąc do męczarni takich przydać jeszcze i najokrutniejszą dla świętej dziewicy zniewagę, rozkazał, aby odarłszy ją z odzienia, oprowadzono albo wleczono po ulicach miasta. Lecz i tu Pan Jezus tej nieustraszonej sługi swojej nie odstąpił i nowym cudem skromność jej oszczędzić raczył.
Śnieg tak gęstymi płatami zaczął padać, iż w tejże chwili całe ciało świętej okrył jakby grubą, a białą, jak jej dusza, szatą. To na koniec wielu obecnych pogan poruszyło, którzy już w tym wszystkim moc i rękę Boga chrześcijańskiego poznawali. Wszakże tyran i na to okazał się ślepym. Skazał Eulalię na ukrzyżowanie. Rozpływająca się w świętej radości na myśl, iż podobną śmiercią, jakiej najdroższy zbawca umierać będzie, rozpięto na krzyżu, a gdy tam jeszcze długo przy życiu zostawała, ugodzona toporem w głowę skonała. W chwili, gdy duszę jej zabierał Pan Jezus do siebie, widziano ją w kształcie gołębicy, unoszącą się do nieba.